cały czas pod górkę, no forma nie taka, więc trochę się spociłem, ale dałem radę. Pierwszy raz jestem, w sumie nie wiem, czy to miejsce dla mnie trochę. Nie wiem, czy to coś na mnie czeka, czego się spodziewać. No jestem trochę z natury badaczem, więc po tym jak mnie znajomi zaczęli namawiać na to, no to postanowiłem, że przyjadę i sprawdzę, co tutaj jest grane. Ale no nie wiem, no słyszałem też, że kilka osób jakoś w to bardzo się zaangażowało i coś przygotowują. Jestem ciekaw tego, co to na mnie będzie. Czy to dla mnie specjalnie robią, czy jak to będzie zrobione. Nie wiem. Boże, szukam Cię. Pragnie Ciebie dusza ma. Za Tobą tęskni ciało me. Jak ziemia zeschła bez wody. Jechaliśmy 7 godzin. W tym czasie miałam mnóstwo czasu, żeby przemyśleć to wszystko. Zrobiliśmy sobie jeden przystanek na stacji. Duży parking był, wysiedliśmy przy autostradzie i rozejrzałam się na widoki wszystkie i już zbliżaliśmy się wtedy do gór. Byliśmy przy górach i zaczęłam na to patrzeć, wszystko podziwiać i mówię, zmierzam w takie miejsce. Mówię, w tym miejscu mogę przeżyć naprawdę niesamowite rzeczy. I te wszystkie obawy, które miałam o tym, kogo tu spotkam, co będę musiała robić, jak to wszystko w ogóle będzie wyglądało, jakoś tak zniknęły. Spokojnie sobie siedziałam, piłam sobie wodę i już po tych kilku godzinach jazdy taki właśnie nastał, taki spokój. Przyjechaliśmy tutaj i to, co zobaczyłam na samym początku, już wywarło na mnie duże wrażenie. Wiem, jestem. Wiem, jesteś. Wiem, jesteś. Wiem, jesteś. Wiem, jesteś, Panie. Pewność mam. Pewność mam. Gram na gitarze. Jestem współodpowiedzialny za muzykę na piwnicznej. I to jest też jeden z... Jeden z ważniejszych powodów, dla których tu jestem, na pewno też. Przyjeżdżam tutaj przygotować się na to, co będzie w kolejnym roku, co przeżyję w kolejnym roku. Na to, żeby wsłuchać się w ciszę, w siebie. Mieć ten komfort modlitwy, którego na co dzień no nie ma za dużo jednak w pośpiechu. I to jest taki czas, kiedy... Kiedy przygotowuję się na to, żeby cały kolejny rok móc przeżyć, pamiętając o tym, o tych 10 dniach, które tutaj były. Gdzie jesteś? Szukam Cię. No też życie bez internetu przez 10 dni, no to też jest ciężka sprawa, no bo tu Facebook, wiadomo, to... Lubię sobie powchodzić, ale
No, może jakoś się uda. Wpatruję w niebo się. Nie muszę rozumieć, gdy czuję. Wiem, jesteś, wiem, jesteś, wiem, jesteś, wiem, jesteś, wiem, jesteś, Panie. Pewność mam, pewność mam. Jest tutaj mnóstwo rzeczy, które zrobiły na mnie naprawdę wielkie wrażenie. Wszystko, czego tutaj doświadczam, jest zupełnie czymś innym, odbiegającym od mojej codzienności, od tego, co robię w życiu każdego dnia. Pierwszy raz rąbałem w życiu drewno. W ogóle dziwna sprawa, bo piec, trzeba, żeby uruchomić piec, to trzeba narąbać drewno. Pierwszy raz, kurczę, w życiu taki piec widziałem. No cóż, ale mówią, że trzeba zrobić. To się robi. To, że tutaj wiele rzeczy robimy samemu, to jest naprawdę duża zaleta, uważam. Chociaż na początku właśnie, jak tu przyjechałam, to jedna z moich obaw, mówię, kurczę, nawet nie będzie czasu, żeby umyć zęby, bo zaraz trzeba pozmywać, tu zrobić obiad, przygotować wszystko. Ale jak się robi to samemu, to się to bardziej docenia. To jest niesamowite, że musiałam wstać 40 minut wcześniej niż wszyscy, żeby przygotować śniadanie, ale jak uśmiech na twarzy pojawia się, kiedy widzę, jak wszyscy to śniadanie zajadają ze smakiem. Wtedy chce się takie rzeczy robić i naprawdę wiele łatwiej to docenić. Wspólne posiłki są miejscem, gdzie razem możemy wręcz celebrować spożywanie jedzenia. Nie jest to tak jak w codziennym życiu, gdzie szybko trzeba wziąć kanapkę czy cokolwiek, zupkę chińską zrobić, żeby tylko zapchać żołądek. Pierwsze danie jemy w ciszy, przy dźwiękach muzyki klasycznej, spożywamy sałatę czy zupę, a już później przy drugim daniu już możemy porozmawiać i wtedy się nie mówi byle czego, tylko człowiek przemyśli też. Są zorganizowane grupy, każda grupka liczy 5-6 osób i te grupy mają według grafiku jedną rzecz do zrobienia. I to też jest fajne, że jesteśmy podzieleni na te grupy, bo nie jest tak, że każdy musi co chwilę coś robić. Jedna grupka pozmywa, jedna posprząta, jedna przygotuje. I to też właśnie taki podział sprawia, że nie jesteśmy... nie ma takiego chaosu, że trzeba się spieszyć, że coś, że nie zdążymy, tylko wszystko jest właśnie tak ładnie zorganizowane przez to. To jest duży porządek, ład. Głównym zadaniem moich grupek jest umocnienie siebie nawzajem. Jest też uświadomienie nam, że nie jesteśmy sami w walce, w tym co przeżywamy, we własnych słabościach. Że są też inni, którzy też są ludźmi i też upadają, podnoszą się, walczą ze sobą, kształtują swój charakter, swoją osobowość. I o tym wszystkim tam rozmawiamy. Czuję się tam naprawdę wysłuchany. Mogę powiedzieć, co przeżywam i na pewno nie spotkam się ze słowami krytyki ze strony innych.
nie chodzi o to, żebyśmy się nawzajem jakoś pouczali, prawili sobie kazania, tylko poprzez dzielenie się tym, czego doświadczamy, ja i czuję ja się wysłuchana i słuchając kogoś, wiele zaczynam rozumieć. Nie prawimy sobie morałów, nie wypytujemy się o rzeczy, o których ktoś by nie chciał powiedzieć, tylko jest tutaj naprawdę duża swoboda. Jeżeli ja coś mówię i widzę, że ktoś czerpie z tego jakieś korzyści, jak daje, jak ubogaca go to, co ja mówię, to ja wtedy też jestem szczęśliwa. Samotność i cisza nie są takie złe, są wręcz dobre. Bardzo dobre. I ile można w niej siedzieć? Na początku, jak sobie pomyślałam, jej godzina dziennie? Co ja będę robiła? Cisza, spokój? Z kim ja mam rozmawiać? Sama ze sobą? No nie. Ale z czasem, z dnia na dzień, widzę, że tej ciszy jest jednak ciągle za mało. Że takiej ciszy potrzeba jak najwięcej. Bo w tej ciszy ja nie siedzę sama ze sobą i nie biję się ze swoimi myślami. Czasem wyda się, że w tej ciszy, że pewne rzeczy nie muszą być wypowiedziane, że to, co chcę powiedzieć, jest głupie i niepotrzebne, ale niektóre rzeczy też narastają i to później wybrzmiewa. Podobnie jak w pani... Robimy sobie tak, że zaczyna sopran, pierwszy raz się wiecha, a później wszyscy się włączają, dobra? Całość? Alleluja, alleluja, alleluja. Wspólne przygotowanie śpiewu wygląda bardzo radośnie. Ja nigdy wcześniej w ogóle nie uczyłam się śpiewać i uważałam, że jestem kompletnym antytalentem muzycznym. A tutaj nagle się okazuje, że potrafię. I razem... Jak jesteśmy podzieleni na te głosy, każdy ma swój głos i zbieramy się w kupie i każdy w tym swoim głosie śpiewa i to jest taka harmonia wielu głosów. Ja się na początku obawiałam w ogóle tych prób śpiewu. Mówię, ja po prostu ja i śpiewanie i jak oni mnie usłyszą wszyscy, ale widzę, że nikt się tym nie przejmuje, jest rozgrzewka przed śpiewaniem. I siadamy i... Czytamy nuty ze śpiewnika i piszmy w imieniu Pana. Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Jak przedziwnie jest misje Twoje, Panie, po wszystkiej ziemi. Jak przedziwnie jest fakt, że jak tutaj przyjechałam i dowiedziałam się, że 3 razy dziennie modlitwa, że modlitwa południowa, rano jutrznia i wieczorem msza, to mówię, ojej, czy to nie za dużo? Ale nie, to nie jest za dużo. Nie ma... Dowiedziałam się tutaj, że nie ma chyba słowa za dużo modlitwy, bo z Panem Bogiem się rozmawia. Jak budzę się rano, to myślę tylko o tym, żeby już pójść na tę modlitwę, na jutrznie i wychwalać Pana Boga. Po południu mam to samo. Wejść do kaplicy, spotkać się z Chrystusem, zobaczyć Go. Kończąc Eucharystię wieczorną, nie mam ochoty robić nic innego, jak zostać na adoracji i dziękować Panu za to, że tutaj jestem. I wszyscy są? A gdzie to są? Brawa, lewa, prawa, lewa, brawa!
samo życie, sposób, w jaki tutaj żyjemy, to jest coś, czego na co dzień albo nikt z nas, albo bardzo niewielu ma szansę doświadczyć. No jest to zupełnie inna jakość obcowania z człowiekiem. Na pewno. Jest takie miejsce na ziemi, którego nie ma na mapie, dlaczego nie ma mnie tam? Jest takie miejsce na ziemi, którego nie ma na mapie, dlaczego nie ma mnie tam? Dlaczego nie ma mnie tam? Miłość, miłość, wolność, wolność, radość, radość, szczęście, szczęście, pokój, pokój, prawda, prawda, światło, światło, droga, droga. Jest takie miejsce na ziemi, którego nie ma na mapie, nigdy nie dojdziesz tam sam. Jest takie miejsce na ziemi, którego nie ma na mapie, nigdy nie dojdziesz tam sam. Nigdy nie dojdziesz tam sam. Miłość, miłość, wolność, wolność, radość, radość, szczęście, szczęście, pokój, pokój. Też myślę, że inną ważną rzeczą, o której ludzie się tutaj dowiedzieli, to jest to, że każdy z nas jest marzeniem Boga. Błogosławię Cię w mym życiu, wzniosę ręce w imię Twe. Dusza moja syci się radosnymi okrzykami, jak me usta chwalą Cię. Bo Ty się stałeś dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Ciebie, Panie, lgnie dusza moja, prawica Twoja wspiera mnie. Prawica Twa wspiera mnie. Wiem, jesteś, wiem, jesteś, wiem, jesteś. Wiem, jesteś, wiem, jesteś, wiem.